Dobry wieczór, Marcelina Bociek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Wakacyjna aura nie odpuszcza. W naszym kraju w dalszym ciągu w pogodzie dominuje wyż rosyjski, który nieustannie z południowego wschodu przynosi do Polski masy ciepłego, gorącego wręcz powietrza kontynentalnego. Dodatkowo sucho, w Polsce w ostatnim czasie niewiele opadów deszczu i tak też wyglądać będzie nadchodząca noc. W całej Polsce zapowiada się ona pogodna, bez opadów, na niebie niewiele obłoków, dodatkowo ciepło. Na termometrach nad ranem od 17 do 19 stopni na przeważającym obszarze kraju, najcieplej na północnym zachodzie, w okolicach Szczecina 20 stopni, natomiast chłodniej na wschodzie, południowym wschodzie, a także Przedgórzu, tam od 13 do maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Te wysokie temperatury nieco ochładzać będzie natomiast wiatr, który powieje w Sudetach nawet do 60 km na godzinę, a na pozostałym obszarze do 50 km na godzinę. Jutro w Polsce kontynuacja tej typowo wyżowej pogody. Nadal słonecznie, na niebie niewiele obłoków i bez opadów. Dodatkowo bardzo ciepło, a nawet upalnie, bo w wielu miejscach powyżej 30 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej jedynie na Podhalu, tam 22 stopnie. Z kolei w pasie środkowym, a także północnym nadal mieszkańcy mogą odczuć silniejsze podmuchy wiatru, który powieje do 40 km na godzinę i nieco ochłodzi tę temperaturę odczuwalną. Sprawdźmy teraz prognozę dla naszego województwa. Na Kujawach i Pomorzu noc również zapowiada się pogodna i bez opadów, na niebie wiele przejaśnień aż do bezchmurnego nieba, na termometrach od 16 do 17 stopni Celsjusza. Jutro także na Kujawach i Pomorzu kontynuacja przepięknej wyżowej pogody, na niebie sporo słońca, ale od czasu do czasu pojawią się również niegroźne obłoki, więc nie mamy co liczyć się na opady deszczu. Na termometrach wysokie wartości od 30 do 31 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne będzie się nieznacznie wahać jutro na barometrach, w południe 1013 hektopaskali. A ja żegnam się z Państwem, życzę udanego wieczoru, do zobaczenia.